Cześć, zgodnie z Waszymi prośbami zmodyfikowaliśmy nieco pomiar w masterze w przypadku, gdy używamy tych samych numerów punktów. Zobaczcie, w mojej tabeli z punktami znajduje się 6 punktów, które zostały wcześniej zmierzone. Zresztą nie ma to znaczenia, czy zostały one zmierzone, czy zaimportowane, z jakiegokolwiek źródła by nie pochodziły. I teraz, w momencie, gdy wpiszę na przykład numer punktu, niech to będzie 1. Taki numer już jest zajęty. Kiedy wywołuję pomiar, pojawia się okno, które właśnie nieco zmodyfikowaliśmy, gdzie otrzymuję informację, jaka jest różnica między tymi punktami liniowa, czyli między punktem, na którym obecnie stoję, a punktem numer 1. W moim przypadku jest to 6 m 85 cm. Mamy też różnicę po X, po Y, po wysokości, abyśmy od razu mogli sobie zdawać z tego sprawę. I teraz mam dwie możliwości. Mogę te dwa punkty uśrednić. Wtedy stawiam tutaj taki ptaszek. Albo jeżeli chcę użyć kolejnego wolnego numeru punktu, ale nie wiem jaki to jest numer, wówczas program sam podpowiada mi, że kolejny wolny numer w naszej tabeli jest to numer 7. Wystarczy, że zaznaczę tutaj ptaszek. Gdybym nie chciał 7, mogę jeszcze z ręki wpisać dowolny inny numer, natomiast mi 7 odpowiada. Klikam kontynuuj. Dzięki temu aktualnie zmierzona pikieta dostała numer 7. Nie mamy dublowania numerów i nie musiałem się zastanawiać, czy zaglądać uprzednio do tabeli, który kolejny numer mam wolny. Natomiast gdybym jednak chciał uśrednić pomiary z dwóch punktów, zmierzyłem punkt numer 8, przestawię nieco tyczkę i ponownie wpiszę 8. Widzę też różnicę między tymi dwoma punktami i tym razem dokonam uśrednienia. Także 8 jest to punkt uśredniony, który składa się z dwóch odczytów. Dzięki temu, dzięki takim zmianom nie mamy bałaganu w numeracji. Program sam sugeruje mi kolejny wolny numer. Nie muszę zaglądać do tabeli, nie muszę tego sprawdzać. Dzięki Wam za kolejny fajny pomysł. Cześć!